Dzień dobry, witajcie. Niektóre osoby zadają mi pytanie, czy szczepionki nie rozregulowują układu odpornościowego, cokolwiek to słowo miałoby oznaczać. Czy szczepionki na przykład nadmiernie nie stymulują tej odporności, nie prowadzą do rozwoju chorób autoimmunologicznych czy chorób alergicznych? Dzisiaj pragnę Wam wyjaśnić te wszystkie wątpliwości. Przede wszystkim zwróćmy uwagę, że szczepionki nie prowadzą do rozwoju chorób autoimmunologicznych, a o tym już mówiłem w innym filmie. Link do tego filmu znajduje się poniżej. Natomiast niektóre choroby faktycznie mogą sprzyjać powstawaniu autoimmunizacji. Na przykład angina wywołana przez paciorkowce Streptococcus pyogenes grupy A. W wyniku mimikry antygenowej faktycznie może dochodzić na przykład do kłębuszkowego zapalenia nerek albo do niektórych postaci zapalenia stawów. Natomiast szczepionki nie powodują też rozwoju chorób alergicznych. Dlaczego? Dlatego, że w patogenezie tych chorób udział bierze nieprawidłowa odpowiedź układu immunologicznego, głównie związana z aktywacją limfocytów TH2 zależnych, w wyniku czego później dochodzi do stymulacji komórek plazmatycznych do wytwarzania immunoglobulin w klasie IgE. Natomiast szczepionki prowadzą do wytwarzania przeciwciał w klasie IgG i IgM, czasami IgA, a nie w klasie IgE. Natomiast czym innym jest reakcja alergiczna bądź rzekomo alergiczna na jakiś składnik szczepionki. Mamy różne rodzaje odporności. Możemy je podzielić na odporność naturalną i sztuczną, odporność swoistą i nieswoistą, odporność komórkową i humoralną. I szczepionki pobudzają przede wszystkim odporność swoistą, humoralną, sztuczną, tak? Albo swoistą, swoistą, komórkową, również sztuczną. Natomiast to, co my przyjmujemy, czyli na przykład witamina C, cynk, witamina D3, one pobudzają nieswoiste mechanizmy odporności, komórkowej bądź humoralnej. Natomiast nie jest tak, że przyjmując te suplementy diety wykształci nam się odporność swoista, komórkowa bądź humoralna, ponieważ tę możemy nabyć tylko i wyłącznie na dwa sposoby. Pierwszy szczepiąc się, a drugi przechorowując. W związku z tym faktycznie możemy przeczytać gdzieś, że pewne suplementy diety mają wpływ na odporność, jak na przykład witamina D3, ale nie na ten rodzaj odporności. Tutaj mamy odporność swoistą. Ta swoista odporność, komórkowa i humoralna, jest niezbędna do zwalczenia patogenu. A suplementy pobudzają mechanizmy nieswoiste. Natomiast jeżeli już wrócimy do tego stricte sensu pytania, czy szczepionki mogą jakoś nadmiernie stymulować i tym samym rozregulowywać układ odpornościowy, to zwróćmy uwagę, że nie ma zależności pomiędzy osłabieniem organizmu, czy złym samopoczuciem, a osłabieniem odporności. Kiedy jesteśmy chorzy, mamy gorączkę, to jesteśmy osłabieni, a odporność jest wtedy mocno stymulowana. Odporność wtedy działa, te mechanizmy odporności działają na maksa, jeżeli tak mógłbym to w cudzysłowie określić. Natomiast każdego dnia wdychamy różne rodzaje bakterii, które znajdują się w powietrzu. Mogą to być bakterie z rodzaju Streptococcus, Staphylococcus, czyli odpowiednio paciorkowce i gronkowce, Bacillus, Pseudomonas, różne inne bakterie. Wdychamy również grzyby, na przykład Cladosporium, Alternaria, na przykład Geotrichum, Penicillium, Aspergillus. Wdychamy także pierwotniaki, wdychamy także wirusy, które znajdują się w powietrzu. Adenowirusy, na przykład rinowirusy, metapneumowirusy, parainfluenza wirusy. W związku z tym codziennie nasz układ odpornościowy jest stymulowany przez bakterie, wirusy, grzyby i pierwotniaki, które dostają się do naszego organizmu z zewnątrz. Na przykład na błony śluzowe oczu, dróg oddechowych, oskrzeli płuc, gardła itd. Natomiast druga sprawa, ta stymulacja nie odbywa się tylko i wyłącznie przez bakterie, wirusy, grzyby czy pierwotniaki, ale zachodzi również przez składniki pożywienia. Białka, które znajdują się w pokarmach, to są najczęściej białka obcogatunkowe, tak? Bo my nie zjadamy człowieka, nikt nie jest kanibalem, to są białka obcogatunkowe,
W związku z tym mogą one również stymulować odporność. I wiadomo, że wytwarzają się w naszym organizmie przeciwciała w klasie IgG przeciwko różnym białkom wchodzącym w skład różnych składników pokarmowych, będące zjawiskiem właśnie tolerancji. Czyli te antygeny pokarmowe również, to jest grupa, druga grupa antygenów, która stymuluje nasz układ odpornościowy. Trzecia grupa to są alergeny. Te alergeny to też są antygeny, które stymulują nasz układ odpornościowy. Czy to będą na przykład pyłki drzew, czy to będą pyłki traw, czy to będą roztocza. Z nimi również organizm musi się stykać, jest przez te alergeny, czyli antygeny, stymulowany. I w końcu czwarta grupa to jest nasza fizjologiczna flora bakteryjna na błonach śluzowych, skórze i w jelitach. Oczywiście to są najczęściej organizmy komensalne, czyli same odnoszą pewną korzyść z tego, że bytują na naszym czy w naszym organizmie, ale nam nie wyrządzają szkody, ale jeżeli mechanizmy odpornościowe zawiodą, jak na przykład w AIDS, to ta potocznie łagodna flora fizjologiczna staje się dla nas pasożytem, czyli wywołuje chorobę. I z tym również organizm musi utrzymywać tę florę bakteryjną w ryzach. I to są bakterie z rodziny Enterobacteriaceae żyjące w naszych jelitach, fusobakterie żyjące na przykład w naszej jamie ustnej. To są na przykład niektóre pierwotniaki, Entameba gingivalis dispar, czy na przykład Trichomonas tenax w jamie ustnej. Czyli mówiąc inaczej, podsumowując, nasz organizm codziennie jest stymulowany przez setki różnych antygenów. Zarówno z zewnątrz, bakterie, wirusy, grzyby, zarówno z środka, jako flora bakteryjna, zarówno przez alergeny, jak i zarówno przez antygeny znajdujące się w pożywieniu. W związku z tym przyjęcie szczepionki raz na jakiś czas, a nawet szczepionki poliwalentnej, stanowi mniej niż 1/100 tych wszystkich, 1/100% tych wszystkich alergenów, antygenów, z którymi organizm ma na co dzień do czynienia. Tak więc można powiedzieć, że jest to znikoma śladowa ilość. Więc nie możemy tego rozpatrywać w kwestii rozregulowania odporności, bo już dawno mielibyśmy tę odporność rozregulowaną, biorąc pod uwagę, z jaką ilością antygenów się stykamy. A teoria na przykład higieny, tak, stanowi, że stymulacja przez różne antygeny środowiskowe ułatwia nabywanie tolerancji na te antygeny również, za wyjątkiem pewnych patologicznych sytuacji, gdy dochodzi do rozwoju alergii czy chorób autoimmunologicznych, ale mamy mechanizmy, które temu zapobiegają, o czym mówiłem w innych filmach. W związku z tym życie w jałowym środowisku byłoby, rzecz jasna, również szkodliwe dla zdrowia i niewskazane. Moi drodzy, jak widzimy, czasami coś nas w życiu zaskakuje. Tak jak na przykład wczoraj słyszałem rozmowę dwóch kolegów w autobusie. Słuchaj, mam nową dziewczynę. Ma 43 lata. Ha! Mogłaby być twoją matką. Ale jest twoją. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam was. Cześć.